No, robisz? Moduł sobie robię do LG piątki gamingowy. Ale po co ty to robisz? No bo LG jeszcze nie zrobiło, ja bym sobie w nowe gierki pograł. Aha. Ale dobra, weź już przestań głupio pytać, zobacz 5 za 5 przeciw. Dobra, patrzę. A dlaczego tak? To żadna niespodzianka. Jak przystało na Snapdragona 820 w parze z 4 GB RAM, LG G5 jest szybki jak błyskawica. Telefon reaguje na polecenia błyskawicznie i z lekkością radzi sobie zarówno z aplikacjami, jak i z każdą grą dostępną w sklepie Play. No flagowiec jak się patrzy. Nawet zaawansowane testy wydajności w grafice trójwymiarowej nie raczą nas pokazem slajdów i nie pozwalają na kontemplację każdej pojedynczej klatki. Panel LCD IPS o rozdzielczości QHD cieszy oczy dobrym odwzorowaniem barw, przykładną ostrością, wysokim poziomem jasności oraz szerokimi kątami widzenia. Do tego, dzięki funkcji Always on Display, możemy bez przerwy oglądać na ekranie godzinę, nasz podpis i informacje o powiadomieniach. Zwykle preferuję raczej wyświetlacze AMOLED, ale muszę przyznać, że ten z G5 jest absolutnie rewelacyjny. Codzienna praca czy oglądanie ulubionych seriali to czysta przyjemność. G5 wykorzystuje technologię Qualcomm Quick Charge 3.0. Dzięki niej uzupełnienie energii od 0 do 50% trwa zaledwie pół godziny, a pełne wypełnienie akumulatora około 70 minut. Warto dodać, że największy rynkowy rywal LG G5, czyli Samsung Galaxy S7, obsługuje tylko starsze i mniej wydajne Quick Charge 2.0. Poza tym, pomimo zastosowania aluminiowej obudowy, LG udało się zachować możliwość samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika. Proces jest szybki i prosty, a wkładaniu nowego akumulatora towarzyszy wyjątkowo satysfakcjonujące kliknięcie. LG G5 zastosowano system dwóch tylnych aparatów fotograficznych. Jeden z nich oferuje szersze pole widzenia od ludzkiego wzroku, aż 135 stopni. Mimo iż jakość zdjęć wykonywanych szerokokątną kamerką odbiega nieco od świetnego aparatu podstawowego, całość okazuje się zaskakująco przydatna w praktyce i dostarcza wiele zabawy. Co ważne, przełączanie się pomiędzy aparatami to kwestia sekundy, a dołączona aplikacja fotograficzna zapewnia wiele interesujących trybów i ustawień manualnych. Trzeba przyznać, że LG ma jaj. G5 różni się od poprzednika właściwie pod każdym względem. Poczynając od aluminiowej obudowy i przeniesienia przycisków regulacji głośności na boczną ściankę, a kończąc na unikalnej możliwości wzbogacania smartfona o moduły rozszerzające jego funkcjonalność. Szczególnie ten ostatni pomysł ma ogromny potencjał i wyróżnia propozycję koreańskiego koncernu na szerokim rynku urządzeń mobilnych. W tym roku właściwie każdy duży producent przygotował udanego flagowca, a do decyzji o zakupie danego modelu zachęcają już nie parametry, a właśnie oryginalne cechy poszczególnych telefonów. Tu LG zgarnia duży plus, bo oferuje coś zupełnie innego od konkurencji. A dlaczego nie? Dobra, może nie jest to cecha smartfona samego w sobie, ale skoro jest reklamowany jako modularny, to byłoby miło, gdyby wraz z jego premierą na rynku pojawiły się jakieś świetne moduły, prawda? Niestety, nic z tego. Na razie otrzymamy tylko dwa, które działają bardzo dobrze, ale ich projekty kłócą się ze stylistyką telefonu, przez co przyczepione do G5 wyglądają nieco karykaturalnie, a do tego są drogie. Przecież to w ogóle do siebie nie pasuje. Leży na D. Mamy nadzieję, że sytuacja szybko się poprawi, bo na razie główna zaleta posiadania modularnego smartfona to możliwość powiedzenia komuś: ej laska, wyglądasz prawie tak fajnie jak mój modularny smartfon. Nowa wersja nakładki na Androida LG UX ma swoje za uszami. Po pierwsze, pozbawiono ją osobnego okna z aplikacjami. Wszystkie programy wywołujemy teraz wprost z ekranu głównego, co nie każdemu musi się podobać. Po drugie, zniknął z niej zupełnie tryb podzielonego ekranu, co trzeba już uznać za poważną wadę. Jest niby wyświetlanie aplikacji w oknach, ale działa tylko z kilkoma preinstalowanymi narzędziami. Do tego, panelu z ustawieniami i powiadomieniami nie da się wygodnie rozsunąć tak jak w nowszych smartfonach z serii Galaxy, wpisywanie polskich znaków na klawiaturze jest powolne. No, wady można wymieniać i wymieniać. Tak, ciągle porównujemy nowego flagowca LG do Samsunga, ale to samo robiło przecież niejednokrotnie samo LG, próbując udowodnić wyższość swoich smartfonów nad produktami rywala. A więc tak. Wymiary G5 są niemal identyczne jak w Galaxy S7 Edge, a poza tym oba telefony ważą prawie tyle samo. Samsungowi udało się upchnąć na tej powierzchni ekran o przekątnej 5,5 cala oraz akumulator o pojemności 3600 mAh. G5 z kolei dysponuje mniejszym wyświetlaczem i znacznie mniejszą baterią przy takich samych gabarytach. Trochę szkoda tej niewykorzystanej przestrzeni, prawda? Warto jednak podkreślić, że samo wykonanie telefonu jest bardzo solidne, a urządzenie wygląda ciekawie i wygodnie leży w dłoni.
Z tą baterią nawet byśmy nie dogryzali, ale czas pracy G5 na jednym ładowaniu pozostawia trochę do życzenia w porównaniu do największych rynkowych oponentów. Gdy używałem go na co dzień ze średnią intensywnością, akumulator wystarczył mi od rana do wieczora, ale trochę korzystania ze Spotify i zabawa z bardziej wymagającymi grami uświadomiły mi, że w podróż lepiej nie wybierać się bez drugiej baterii lub powerbanku. Szkoda, że zabrakło też ładowania indukcyjnego. Firma Qualcomm już w zeszłym roku zaprezentowała technologię pozwalającą na ładowanie bezprzewodowe w pełni metalowych smartfonów. Kiedyś Nokia chciała podbić świat modelem Engage, telefonem, który miał być równocześnie konsolą do gier. Szkoda tylko, że w pierwszej wersji urządzenia, by zmienić kartę z grą, należało wyłączyć telefon. Teraz otrzymaliśmy LG G5, smartfon wszechstronny dzięki swym modułom. Ale żeby zmienić moduł, trzeba wyjąć baterię. Producent mógł pokusić się o zainstalowanie jakiegoś awaryjnego zasilania, które wystarczyłoby choćby na minutę.